Dzień dobry. Chociaż po wczorajszych wydarzeniach powinnam właściwie powiedzieć bonjour. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Zacznę od tego, że nie umiem gotować jajek na miękko. Umiem przygotować jajka właściwie w każdej formie. Na twardo, w koszulce, jajecznicę taką puszystą, kremową, jajko w szklance, jajko surowe, no wszystko totalnie. Nawet majonez, jakbym się skusiła, to też bym zrobiła. Ale jajko na miękko to jest jakaś moja pięta achillesowa, a totalnie dzisiaj mam ochotę na jajko na miękko, chociaż właściwie sponsorem dzisiejszego śniadania jest wczorajsza wizyta w Lumpeksie i koniecznie muszę Wam pokazać, co znalazłam i do czego nie byłam przekonana, ale Julia powiedziała, że koniecznie mieć to trzeba w domu. To jest tak oryginalne i wyjątkowe. Ja wrzuciłam jajka, które przedziurawiłam z obu stron do zimnej wody, do rondelka i teraz jest to na gazie, więc muszę obserwować, kiedy woda się zagotuje i od tego czasu powinno 6 minut jeszcze pyrkać. Czy mi się uda? Czy jaja wyjdą na miękko? Czy jaja wyjdą glutowate? A może na twardo? Sześć minut. Czas zacząć odliczanie. Ej, słyszycie, on odlicza jak taki minutnik w latach 90. 6 minut. I proszę bardzo, oto są sprawcy dzisiejszego śniadania. To są krasnale na tosty. Great, nie? Mamy takie ładne buzie. Mamy gabcia. I pozostałych. Ten to chyba, nie, Maruda to chyba był w smerfach. Także muszą też być klasyczne tosty z tosterka, który wyskakuje do góry, czyli trochę amerykańsko, ale trochę francusko. Stres jest, bo kusi mnie, żeby dojechać do 7 minut z tych 6,5. Przez to lepsze głampałe z tym jajem, oczywiście jest na twardo. Jeżeli mi kibicowaliście, jestem Wam niezmiernie wdzięczna, ale niestety przykisiłam i trudno. Trzeba po 8 nie zapytać. Spałaś. Chciałam Ci zrobić niespodziankę. Mamy takie jajcowniki w domu? Ekstra są, nie? Mamy. Kupiłam. Jest domowa konfitura z truskawek. No, mamy podwójne żółtka te jajka. Double żółtka mają? No. Może to od mojej mamy. Dobra, szedł mi jajka. Lata. A ona kury hoduje? Nie, bo nie przypominam sobie. Nie, sama znosi. No. Oj, żabelku. Wszyscy wiedzą, że najważniejszy jest tost z masłem. Mhm. A dobry skład ma ten chleb tostowy. Przetworzony jak cholera, ale... Julia znalazła chleb tostowy z takim składem, bo ja wiem, że powinny być kruasanty, ale między krasnale kruasanta bym nie zmieściła, a chleb tostowy jak najbardziej. Słyszeliście jakieś komplementy? Nie no, pięknie, no przepięknie, no, mogłabym tak codziennie jadać. Jeju, no powiem Wam, że polecam takie śniadanko bardzo gorąco. Jak mają ludzie czas, żeby zrobić to, chociaż w weekend, nie? No ale raz w tygodniu to uważam, że sobie można odbyć podróż kulinarną. Kiedyś, lata, moja pierwsza praca była na słuchawce i sprzedawałam przez telefon jako telemarketerka żabelka karty do segregatora z przepisami. I to był właśnie mój vibe na sprzedaż tych przepisów, że można udać się w podróż kulinarną bez wychodzenia z domu.
Sama to wymyśliłaś? Tak. Chryste, panie. Ja sprzedam każdemu wszystko. Naprawdę? Tak. Czy ty wyobrażasz sobie, że ja w liceum sprzedałam podręczniki do łaciny, dwa razy drożej niż je kupiłam i to w całkowitej błogiej nieświadomości? Pomyliłaś się. Oczywiście, że się pomyliłam, bo to był podręcznik i ćwiczenie, czy tam jakaś książka do czytania i ćwiczenia i na jednej była cena 37 zł, więc wykoncypowałam bardzo inteligentnie, że na pewno była każda z tych książek po 37 zł, tylko z tamtej zerwałam cenę, a z tej nie. No nie powiem, żeby były bardzo używane, wyglądały jak nowe i wyobraźcie sobie, że... Przepraszam, bardzo możliwe, że ćwiczenia nie były używane. I zują. Bo ja byłam w szpitalu po prostu i nie mogłam przez 3 lata łaciny. A ja miałam takie koleżanki, które sobie kserowały i odrabiały na kserowanych, a potem sprzedawały ten podręcznik. To też nie jest jakiś... Znaczy, powiem tak, no używałam trochę, ale jakoś używałam nie za bardzo. Chciałam powiedzieć, że na lekcjach łaciny spokojnie można było otwierać okna, bo orłem nie byłam i nie wyleciałam. I potem, jak już skończyłam swoją przygodę z liceum 3-letnią, to wybrałam się ze stolikiem i sprzedawałam w szkole wszystkie swoje podręczniki, ile tylko się dało. No i to wystawiłam 37 razy 2, to jest 74. No to mówię, promocję zrobię i zamiast 74 są w świetnym stanie, proszę bardzo, za 68. I słuchajcie, opchnęłam. A potem byłam w księgarni i patrzę... Patrzę komplet za 37. To jest najlepsze, że jak ktoś to nawet kupił, to się nie zorientował zapewne, no bo kupisz, to się nie zastanawiasz potem, ojej, ile to kosztowało. Powiem tak, można mnie było znaleźć, byłam osobą znaną, bardzo znaną w liceum, można było znaleźć do mnie kontakt, żadnych reklamacji nie składano. No, myślę, że to się nie skakło, tak jak ty się pomyliłaś, nie? Właśnie, więc to było jakby z czystym sercem. Ja się chyba ubiorę, wiesz, i przejadę do lumpów, tak mnie nosi. Kupi ze świetnego. Nie wiem, głosujcie, czy mam coś Lulusi kupić. Czy to jest szpinak, czy to jest trawa? Proszę powiedzieć. Widziałam ostatnio w którymś magazynie modowym, że są bardzo modne krawaty, takie w stylu Annie Hall. Może kojarzycie ten film, ale słuchajcie, to jest tak crazy, że ja chyba komuś kupię. Widzicie to? Tak. Ale słuchajcie, te kolorki to taka typowa żabela w gimnazjum. No może te kokardki to nie, ale te kolorki. Gdybym nosiła kombinezony, a tak to mi jest zawsze za krótko i wszystko mi się bija wszędzie. Tutaj proszę bardzo, typowy wzór 90sy działkowe. To trochę mniej działkowe 90sy, chociaż może dla jakiegoś pana domu, który pali cygara. Typowa żabela w gimnazjum. Ściągaczyk, napisik, wiatuszek, napki i kaptur. Żaweli bal gimnazjalny. Trafiłam na wyprzedaż, było wszystko po 5 zł i niestety nie znalazłam całkowicie nic. Chociaż nie wiem, czy nie wrócę po ten krawat. Myślę, że byłby to szałpał dosłowny. Bardziej to były 90sy działkowe. Chyba się wszyscy umówili, bo tutaj też wielka wyprzedaż. 2 dni przed nową dostawą. Ale pogrzebie. Super vintage'owa krateczka. Tylko widzę od razu plamy. Totalnie 90sowo. Rybaczki ze ściągaczem i paskiem w komplecie. Nie mam dziś szczęścia. Chwilę temu rozmawiałam z Lulą i powiedziałam, że jest dzisiaj gimnazjum moje gimnazjum w lumpach i zapytała, co to znaczy. No to trochę to.
trochę. Taką spódniczkę wzięłam sobie do przymierzenia, ale wydaje mi się, że aż tak szerokiego dióbska to nie mam. No nie. Chyba przegięłam. Chyba przegięłam. Nie, to jest rozmiar 50. No nie, nie, nie. Znalazłam taką sukienkę dla Lulu. Będzie zachwycona. Bawełna i spandex. Długi rękaw. Czarna do ziemi kieszenie. No spełnienie jej najskrytszych marzeń. Tu znalazłam taką koszulkę. Czasami niektóre napisy mnie tak natchną i nie wiem, czy ją wezmę sobie, bo jest 29 zł za kilogram. I jeszcze taki spodnie znalazłam. Można fajnie wystylizować. I to jest prawdziwy, słuchajcie. Jest to prawdziwy vintage. Nie wiem. Super mają kolor moich wszystkich koszul. Biało-błękitne paseczki. No, nie wiem. Guys! Kupiłam Julii sukienkę i kupiłam sobie buty. Ale takich jeszcze nie mam. Ale uwaga, i w ogóle są nieśmigane, czyste podeszwy. Nie schodzone. Za 12 zł za parę. Ja myślę sobie, tak leżały, tak po bokiem. Przepraszam bardzo uprzejmie, czy to już są buty na nową dostawę, którą panie rozkładają, czy można je teraz hapsnąć? A pani mówi, można hapsnąć. No to 12 zł za parę, Jezus Maria. Wydaje mi się w ogóle, że są skórzane. No ale ten kształt. Cieszę się, że mam stopę jak kajak w tym momencie, bo naprawdę bardzo duże są. Od kilku miesięcy totalnie marzy mi się taka chabrowa marynarka dwurzędowa ze złotymi guzikami i totalnie nigdzie nie ma. Błagam, jak gdzieś zobaczycie, dajcie mi znać na jakimś lumpie, bo tutaj nie ma. O, a co to takie fajne? Spokojnie. Subskrybuj kanał Lost Angeles Warsaw. Takie bluzy to były modne, jak byłam w podstawówce. Kocham wszystkie paski. Czy mi by było ładnie w takich białomiodowych? Trochę twarzowo, trochę wakacyjnie. Nad jezioro super bym założyła, albo na działeczce, ale tak to nie wiem, czy bym chodziła. Mam wieczne problemy. Jakie macie problemy w lumpeksie? Proszę, podzielcie się. Może w ogóle nagram film na ten temat. Problemy w lumpeksie. Co sądzicie? Jaki kolor lewichów. Ej. Fajne te lewichy. O, te by były super. Jakby w moim rozmiarze. Ale nie. Takie beżowe spodenki od Doroty z Perkinsów. Chciałam wam jeszcze pokazać, co takiego ciekawego ostatnio zamówiłam. Jest to taki zestaw do masażu twarzy. Ja jestem mega ciekawa. On jest jadeitowy. Tutaj te rolery to na pewno już każdy z was doskonale zna. W sumie całkiem to jest miłe. Tutaj jest taki z kolcami. Jest jeszcze mniejszy. Jeżeli tu można było zrobić dziurkę na palec, to chyba tutaj też, no nie? Ale nie. Jest mniejszy. Jaki on jest cudownie zimny. Właśnie, bo ja w ogóle dzisiaj, wczoraj nie wypiłam nawet grama wody, totalnie nic, więc dzisiaj jest hashtag morda jak patelnia. I po środku jest taka płytka, którą się też w ten sposób masuje twarz na jakiś olejek. I ta płytka się w ogóle nazywa gua sha i służy do takiego tradycyjnego chińskiego masażu twarzy. Ma wzmacniać mięśnie twarzy, pobudzać przepływ limfy. W sumie jakby ta limfa nie pływa, to jeden wielki opuch zamiast człowieka jest. Na bieżąco będę wam mówić, co o tym sądzę, jeżeli oczywiście uda mi się ją stosować systematycznie. Mam nadzieję, że tak będzie i że codziennie wieczorem będzie rytuał dbania o twarz i pielęgnacyjny. Będzie dzisiaj pyszny obiadek w takim pięknym słoneczku. Będą kluski śląskie, kapusta i gulasz węgierski. Takie ciekawe połączenie, ale takie dzisiaj jest piękne to słoneczko. To właśnie kluseczki, gulasz węgierski, kapustka, domowy kompocik, winko. Na przywitanie mojego tatusia, który wrócił ze szpitala po badaniach. Hello.
Patrzę, co masz na bluzce, bo to bardzo dziwne rzeczy masz zawsze na bluzkę. A doktor pytał mnie, bo ja miałem bluzkę, tą taką diabelską. Aha. Czy bluzka jest syna? Ja mówię, ja jestem na tyle nowoczesny i młody, że takie noszę.